taka rybka, a tu się kręci, kółeczka se kręci, bo napadało trochę śniegu. Kolejka. Nad ranem o 5, no już przed 6. Pozmiatał. Zaraz przerobi ten pług na taką, jakby to powiedzieć, o, skrzyneczkę, cyk, złapie ten śnieg, no i już mu nie wypadnie i wywiezie na hałdę. Fajny sprzęcik. Jedni rozładowują, drudzy załadowali. Tak jak na przykład ten na duńskich tabliczkach. Ktoś mu zawalił w tylny zderzak. Chwilę mi załaduje. O kurwa, co on robi? Po co tak blisko się ustawia to? Chcę wyjechać stąd, ale mógł sobie. No, wyjedzie, ale mógł sobie po prostu tam sobie wcisnąć. A teraz się znowu ledwo co. No, poszedł. Ten się dalej bawi. Zbiera ładnie kubkę, pozbierał. Brudne lusterka. No, wzięli tam jednego. I jeszcze coś mi się wydaje, że te dwa autka są przede mną i będę ja za chwilę w rampę się mógł podstawić. Mam dzisiaj tylko pół auta akurat, także. No, przejechał znowu, nazbierał i jedzie. Bach. No i tyle chyba, stąd już pojedzie, mi się wydaje. Jeszcze coś będzie robił? Nie, już chyba dość. No tak. Jeszcze gdzieś tam może ma obowiązek odśnieżać, nie wiem na jakie. O, ten dostał przyzwolenie. O, jeszcze szczoteczka jakaś jedzie malutka. No bo jest dosyć ślisko tu, co z tego, że on odśnieżył? Jest dosyć ślisko. Który był przede mną jeszcze? Fredstad? Tak, ten chłopaczek, co tam stoi. Jakiś Wasilius coś tam, bo my tu akurat widziałem nazwisko, jak się logował do komputera, się trzeba zalogować. Jest przede mną, czyli jak on ruszy do rampy, to następnym razem gościu wyjdzie po mnie, bo oni tu wychodzą. Tu trzeba stać i czekać, rejestruje się w środku, a może już to mówiłem. I on wychodzi, sprawdza, czy jest zaplombowane i otwieram przy nim drzwi. I dopiero wtedy cofam pod rampę, tak jak tamten. Wczoraj tu przyjechałem o 4:30, zarejestrowałem się. O 7:00 pojechałem do domu, a ten, co przejął auto po mnie, to skończył o 10:00 tutaj, czy jakoś tak. Że tu się im trochę wczoraj zeszło, dzisiaj widzę, jest coś. A, on już ma otwarte drzwi, także on już jedzie pod rampę, także chyba ja jestem następny. Tak mi się wydaje. On zaparkuje tu gdzie? Pod 9 chyba. Tu ten samochód pierwszy to jest 10, 9. Tu jest parę ramp. Raz, dwa, trzy. Za 7-8 ramp tu możemy używać. Jedna rampa to jest taka specjalna do tych takich palet samolotowych, co na takich rolkach idą, nie? Więc tam jest chyba ciężko rozładowywać, więc tam ta rampa jest nieużywana.
No nie, on chyba tam jest jakaś jeszcze jedna pusta rampa, bo on tam się zawija dalej tym co teraz. O, się wyłamał w drugą stronę. No, no tam gdzieś jakaś rampa jest wolna. 10, 9, 8, 7, 6, 5 albo trójka, no. Od trójki się tu zaczynają. Tak. On tam. To też zaparkowanie pod samą rampę też nie oznacza, że od razu, kurczę, się zabierają za robotę, no ale zazwyczaj już wtedy działają. No, troszkę co? Aha, przejechał, tylko zaliczył tutaj trasę i pojechał. Co on tu mógł zrobić takim traktorkiem? No. Dobra, czyli ten Fredstad parkuje. No, on był przede mną, bo ja dzisiaj kierowca nie dostarczył papierów i zanim tam się wytłumaczyłem, że czy w ogóle mnie zdejmą i czy wystarczy mail, który im przesłałem, bo po prostu zadzwoniłem rano przed piątą do dyspozytora, który tutaj steruje i mówię, że słuchaj, żadnych papierów, ten kierowca nic nie wiedział. No ja pierwsza w nocy przyjąłem naczepę od niego w połowie drogi tam, nie, w tych górach. No to mówię, dzwonię jak najpóźniej, żeby, mówię, cię nie budzić tak wcześnie, ale odebrał po pół sygnału, to nie spał już widocznie. No i zaraz mi powiedział, co, gdzie mam jechać, bo w ogóle nie wiedziałem, gdzie mam jechać. Wiedziałem, że gdzieś tu na lotnisko, bo te są dwa czy trzy miejsca, co rozładujemy, ale mówię, no muszę się dowiedzieć, gdzie, bo co będę tak krążył. I mi podał mailem. Ja tego maila tu przyjechałem tu, spytałem się, mówi, że nie mam dokumentów, mam tylko mail z last listą tak zwaną, czyli no taka WZ-ka, nie? Co było wydane tam. No i on mówi, wyślij mi to na mój mail i on to wydrukował i mówi, to wystarczy. Ja mówię, no to super, nie? No ale za to mnie właśnie przegoniło chyba dwóch kierowców. I się szybko zalogowali, bo tu się po prostu logujesz przy maszynie i zostawiasz im dokumenty na biurku, a oni naklejają naklejkę, co taka wychodzi. Naklejka po prostu z godziną twoją przyjazdu, z numerem rejestracyjnym samochodu i on potem cię szuka później tu na placu, nie? Taki mają system. Jeszcze jedna nocka i święta. Z środy na czwartek, dzisiejsza nocka i finito. Dobra, kończę.